Szkolna sieć komputerowa, po pierwsze i najważniejsze, powinna być bezpieczna. To powinniśmy zapewnić, no bo dzieciaki, które korzystają z tej sieci, mają różne ciekawe, bardziej lub mniej pomysły, no i ta sieć powinna być zabezpieczona. Po drugie, powinna być łatwa w administracji. Wszyscy znamy problemy szkół, wiemy, że w szkole nie ma pieniędzy na dodatkowe etaty administratorów, którzy by się tą siecią opiekowali, dlatego taka sieć powinna być zaprojektowana porządnie, raz, a dobrze i łatwa w administracji, z jednym centralnym punktem zarządzania. I wreszcie, po trzecie, powinna być wydajna, czyli urządzenia, które dobieramy do tej sieci, powinny być tak skrojone, aby pozwalały na spełnienie wszystkich wymogów TIC-u w edukacji. Po pierwsze, dlatego, że warto spotkać tutaj ciekawe technologie. Wystawia się tu wiele firm, które pokazują ciekawe rozwiązania dla szkół. Rozwiązania zarówno informatyczne, związane na przykład z sieciami komputerowymi, ale również rozwiązania związane bezpośrednio z edukacją, oprogramowanie, systemy komputerowe. Można tutaj zobaczyć wiele po prostu ciekawych nowinek technologicznych. Po drugie, możemy tutaj spotkać wielu fantastycznych ludzi, z którymi jesteśmy w stanie podzielić się naszymi doświadczeniami ze szkół. Jesteśmy w stanie opowiedzieć o tym, jak my prowadzimy na przykład zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem jakich technologii i usłyszeć zwrotnie informacje, jak inne osoby to robią. W ten sposób wymieniamy się ciekawymi pomysłami i sami edukujemy siebie i edukujemy swoich kolegów. Mój pierwszy kontakt z komputerem to chyba był taki kontakt jak większości ludzi, czyli pierwsze Atari czy Spectrum ZX, na którym uruchamialiśmy gry. Czyli pierwszy komputer to była rozrywka, do tego służył. Dopiero następne komputery, które zobaczyliśmy z Windowsem, tam 3.11 bodajże, które były w pracowniach informatycznych w szkole, kiedy się zaczynały pojawiać te komputery w szkołach, to zaczynała być praca, to zaczynało być narzędzie do czegoś więcej niż tylko i wyłącznie do zabawy. Tam uczyliśmy się jakichś systemów operacyjnych, uczyliśmy się programowania. Dopiero wtedy.